wiedzą. Druga rano, aczkolwiek wiecie, jest zmiana godziny, więc jest trzecia. Spotykamy się dzisiaj jak zwykle na kutrze. Tym razem jednak mamy nasze klubowe zawody. Jest nas dużo, więc mamy dwa kutry. Kuter jest sektorem. Także są, można powiedzieć, dwa pierwsze miejsca, no bo dwa złote puchary. Potem mamy dwa srebrne i dwa brązowe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak zwykle 6 miejsc premiowanych. Jedziemy! Tak jak wiecie, mamy nową serię, prezent od sponsora. W pierwszym programie mieliśmy taką super torbę Tubertini. Tą torbę wygrał Dariusz. Darek, słuchaj, pierwsze koty zapłaty. Tak jest, brawo dla Dariusza. I oglądajcie nas co miesiąc, 24 dnia każdego miesiąca, godzina 19. Nasza wieczorynka klubowa. Tak się ławi! Ławi ekip! Połamania!
Koło mnie Ania Pomieczyńska. No Aniu, na rzutówce byłaś, teraz jesteś, wszędzie cię pełno. Tak, wszędzie mnie pełno, bo mam na rzutówce, teraz jestem na kutrze. Wynik mam, myślę, że całkiem dobry. Pobiłam swój własny rekord, bo pierwszy raz byłam na kutrze, miałam tylko 15 sztuk, a drugi raz miałam 10. Dzisiaj, no nie wiem, tak koło 30 myślę, że mam. No w ogóle to, muszę powiedzieć, tam cię podpatrywaliśmy i robisz furorę. Wszyscy brali się przykład dziś. No, do tego podejrzewam takiego naprawdę sukcesu, to mi tam jeszcze daleko, ale dzięki Przemkowi właśnie, bo to też on mi pomagał i pokazywał i też tam wiadomo jak rzucać, więc dałam sobie jakoś tam radę. Słuchaj, dużo zaczepów miałaś, nie? Tak. Przeważnie to było zielsko czy jakieś kamienie myślisz? Nie, to było zielsko i w tym zielsku były takie malutkie muszelki. Aha, no tak ozdobne. Tak. We Władysławie łowimy głęboko, tutaj łowimy troszeczkę płyciej. Naszym we Władysławowie też możemy się wybrać na płytkę dorsze, to przeważnie nasz kolega Adam Ostrowski pływa na tę płytkę dorsze. I faktycznie te, macie film w opisie, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce z Markiem Szymańskim, żeśmy pływali. Aniu, czy na tę płytkę dorsze, bo nie mówię już o tych ciągniętych z 80 metrów, poleciłabyś taki wypad kobiecie? Jak najbardziej. No bo jest mało jest frajda, kobiet, nie? Jest fajne przeżycie, a najbardziej, no przynajmniej mnie tak cieszy, że puszczam ten pilker z tą zawieszką, tak, bo wiadomo, musi być jedna pilker tam, albo z kotwicą jedna zawieszka, bądź dwie zawieszki i pilker bez kotwicy. I kiedy opuszczam to na dół i podnoszę do góry, bo wiadomo, ja to nazywam pompowanie tak zwane, i czuję, kiedy ta ryba się w tym momencie zahacza, no fajnie, wtedy oczekiwanie, duża, mała, jaka wielkość, tak? No i jak się zahaczy gdzieś tam za bok, to człowiek myśli, że ogromna jest, tak, nie? A się okazuje, że to może być malutka, bo nawet jest niewymiarowa. I oczywiście wiadomo, w niewymiary, tak, wypuszczamy do wody, żeby... No, bo nie możemy tego, tak, brać. No to też warto powiedzieć, że jak łowimy na tam 10-15 metrach, to każda ryba w zasadzie przeżyje. No chyba, że faktycznie jest zaczepiona za bok. Także jak macie jakieś małe rybki, to wypuszczajcie. Aniu, ja ci mogę tylko pogratulować, bo w kategorii kobiety znowu wygrałaś! Dzisiaj wypływaliśmy z Ustki, pływaliśmy po prostu jakichś płyciutkich łowiskach, nie wiem, 15 metrów, 20, to był maks. Jarku, ty najwięcej ryb wyhaczyłeś, powiedz, no bo ty jesteś w sumie tutejszy, nie? Także no to miałeś tą przewagę nad nami. Jak to się łowi na takiej wodzie płyciutkiej? Łowimy tak samo, no jak na głębokiej, tylko różnicą jest na pewno przede wszystkim gramatura pilkerów. Im mniejszy, tym lepiej, bo to i tak szybko spada, bo jest mała głębokość i łowi się. Przy takiej płytkiej wodzie, no to tak ten kolor ma ogromne znaczenie tych pilkerów czy przywieszek, nie?
Jak dla mnie dzisiejszego dnia to nie ma różnicy. Po prostu ja to łowiłem, to co miałem w zestawie, po prostu to próbowałem, jak były brania, zostawiałem do czasu, aż się nie zerwał wilker na przykład i przybieszka. I próbowałem, testowałem. Ja po prostu nie wędkuję kutrowo regularnie, tylko na zawodach, jak klubowe mamy i czasami z łódki tam z przyjaciółmi. No jak z łódki, no to masz tę płytkę akweny właśnie, nie? Tak, dokładnie. To jest szybki dojazd po prostu i małe głębokości, już jesteśmy na rybie po prostu. Jak żeruje, to są efekty. No dzisiaj złowiłeś pełną kastę. Ile to może być mniej więcej ryb? Ciężko powiedzieć, zobaczymy. Te rybki, no nie są za duże, nie? Nie. Ryby nie są. Od wymiaru do góry, także kilka takich większych się złapało po prostu. No ale ciężko o tą dużą rybę. Na takiej płytkiej wodzie to częściej pilker czy przybieszka? Częściej brało w niektórych miejscach na pilkera częściej, ale przeważnie przybieszka dzisiaj górowało. Zacząłem od biało-czerwonej standardowo, gdzie używam ją. Nie było takich efektów, więc mówię, wezmę najgorszą, jak ja to mówię. I najgorsza okazała się najlepszą. Jakaś różnica, początek dnia, południe, koniec dnia? Środek dnia był kiepski dosyć, bo nic przestało żerować, można powiedzieć, w małych ilościach ryba brała, ale później już pod koniec znowu zaczęła żerować, już było fajnie. Pokaż nam jeszcze, no jakie te pilkery dzisiaj miały to największe branie u Ciebie? No, największe branie to miał taki pilker, ręcznie pomalowany, pożyczone złotko od dzieci, od żony. Pobrokatowany, lakierem pomalowany i ten kolor właśnie taki, kurde, dawał efekty i na przywieszce i na pilkerze. Jaki to jest, jaka gramatura? To jest 120 gram. Mam takie setki. Generalnie to setką rzucałem, a tutaj jest akurat 120 gram taki. Nie? Łowiłeś na uzbrojonego pilkera i jedną przywieszkę, rozumiem? Tak. Uzbrojony pilker i jedna przywieszka cały czas. Jak wysoko od pilkera była ta przywieszka? Z 15 cm od pilkera. Czyli bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Nawet jak miałem zestawy gotowe, to obcięłem górny jeden przypon, żeby tylko jeden dolny zostawał. I cały czas na dole. Nie? A ta przewieszka na jakim troku bocznym, jaka długość? To mogę pokazać. Tutaj akurat mam gdzieś jeszcze niezwiniętą. No jest to pod koniec akurat łowienia, to najbardziej łowna się okazała. Krótki trok, także... Można pokazać, o. No tak to wygląda i pilker. Także jest króciutki i naprawdę kolor dzisiaj czarny też właśnie dużo efektu dawał. No dzisiaj nas szyper wywiózł, nie? 3 godziny ponad płynęliśmy. No tak, miało być do 3 godzin, wyszło 3 godiny ponad nawet, także no wywiózł. No ale chyba wiedział co robi po prostu. No. A gdzie łowiliśmy? Łowiliśmy na Ławicy Słupskiej, tak zwane kominy, nie? W tych rejonach tutaj, nie? To jest Ławica Słupska, nie? No, ona się charakteryzuje tym, że są po prostu takie dołki i wypłycenia i my stajemy na tych wypłyceniach, nie? Dokładnie. No tylko podejrzewam, tak się nazywa, że to kominy są, no, bo wysokie i dlatego jest ta głębokość, bo jest i głębiej, i płyce, i... No i jest ryba, no i każdy tu jest, większość osób tutaj po prostu kieruje się. Czy to z najbliższych jednostek Darłowa, czy Ustka. Właśnie większość tutaj stąd wypływa i, no i łowią. Ile Twój rekord w ilości dorszy? 37. Czyli dzisiaj go pobijesz? Dzisiaj go pobiję, na pewno. A jak najdłuższy dorsz i ile mierzyłeś kiedyś? 57 był najdłuższy. Aha. Także zobaczymy. Myślę, że będzie większy. Czyli dzisiaj pobijesz dwa swoje rekordy? No myślę, że tak. Ciekawe jeszcze, jak wiecie, nasz drugi statek, bo płyniemy teraz na dwóch, no nas jest z Władek Teamu coraz więcej ludzi. No i kto wie, jak tam u nich ta sytuacja wygląda. Jedną rzecz jeszcze Wam powiem, że od tego roku, ponieważ chcemy zbudować profesjonalną kadrę właśnie dorszowców, mamy specjalny projekt dedykowany pod zawodników, którzy chcą próbować sił w dorszowaniu. A mianowicie taki, że w zasadzie chłopacy nic nie będą płacić za wypady na dorsze. O szczegóły możecie sobie zobaczyć tam, jak zwykle w rogu ekranu. Także no, jeżeli ktoś z Was lubi pływać na dorsze, pływa dosyć cyklicznie, niekoniecznie jest stąd, bo mamy ludzi dzisiaj, zawodnicy z Łodzi do nas nawet przyjechali, nasi Władek Teamu. Także naprawdę, słuchajcie, czekamy na Ciebie, czekamy na Was.
przyjedźcie do nas, zobaczcie, z czym to się je, a na pewno nie pożałujecie, ponieważ no, mamy parę takich specjalnych no, bonusów dla tych ludzi, którzy faktycznie chcą reprezentować klub Władek Team. Zapraszamy.